Jest z nami Tomek, współwłaściciel Denis Cup w Koszalinie. Dzisiaj na Orliku przy SP numer 4 przy ulicy Podgórnej w Koszalinie dzieje się wiele, a to wszystko za sprawą tego pana i jeszcze pana Daniela, którzy zorganizowali niebywałe atrakcje dla miłośników piłki nożnej i nie tylko. Zgadza się. Chciałem wszystkich serdecznie zaprosić, bo mówię, jest to Dzień Dziecka i myślę, że fajna fred dla dzieciaków. Jest Tomek Kłos, wielokrotny reprezentant Polski. Myślę, że on jest tej... tak powiem, wybitnym reprezentantem Polski, ma ponad około 70 meczów rozgrane w kadrze. Dzisiaj będzie się bawił z nami, będzie grał w piłkę, więc można zobaczyć, jak to mówię, prawdziwe gwiazdy na żywo grają w piłkę. Co taka inicjatywa daje według was? Według nas to propagowanie sportu, tak, u dzieci, bo wiadomo, jak to jest. No, dzisiaj najwyżej dla dzieciaka to jest komputer, PlayStation i takie różnego rodzaju zabawy komputerowe przed telewizorem, a mówię, my propagujemy sport poprzez ruch, poprzez fizyczność, bo mówi się, że o tym się zapomina, a to jest bardzo ważne. I to będzie się, tak, turniej małych dzieci najmniejszych, później turniej starszych, będą różnego rodzaju konkursy i zabawy dla rodziców wraz z dziećmi i na koniec zagrają, że tak powiem, trenerzy z rodzicami, taki mini turniej, myślę, że rodzice już są przygotowani, bo niektórzy widziałem już chodzą w korkach w obuwiu sportowym, a do tego jeszcze mamy fajny zamek dmuchany, to jest premiera w Koszalinie, jest to zamek robot, więc myślę, że warto przyjść i zobaczyć, co się dzieje. Dodatkowo jest policja, jest straż pożarna, można zwiedzić właśnie te wozy, dowiedzieć się od strażaków, jak ich praca wygląda. Jest też ratownik, który pokazuje, jak udziela się pierwszej pomocy. Widać grill, maski też będą, czyli nikt głodny stąd nie wyjdzie. Miejmy nadzieję, że tak będzie, więc serdecznie zapraszamy. A czym jest Denis Cup w Koszalinie? Denis Cup jest to akademia piłkarska dla dzieci od 3 do 16 roku życia. Próbujemy robić to najlepiej, jak potrafimy, tak? Mamy fajną, wyszkoloną kadrę młodych ludzi, którzy mają super podejście do dzieci i myślę, że tym bijemy innych na głowę, można powiedzieć, tak? To są ludzie, którzy robią to z pasją, a nie tylko dla pieniędzy, więc to jest, myślę, najważniejsze w pracy z dziećmi. Ile obecnie dzieciaków szkolicie do bycia piłkarzami? Obecnie w Akademii Koszalińskiej mamy około 80 dzieci, a mamy 5 akademii, bo mamy akademię w Łobrzy, w Świdwinie, w Białogardzie i w Sianowie, więc łączna ich ilość, myślę, że kręci się około 200 dzieci, więc myślę, że idziemy do przodu, rozwijamy się i to jest bardzo fajne. Rodzice są bardzo zadowoleni z naszej pracy, przeprowadzamy nowych znajomych, wiadomo, że poczta pantoflowa jest najlepszą pocztą i no fajnie, że jesteśmy, fajnie, że istniejemy i jesteśmy konkurencją dla innych klubów, ale myślę, że konkurencja to jest coś zdrowego, bo czym większa konkurencja, tym większa jakość danych klubów, tak? I my się z tego bardzo cieszymy. Jestem wybitny reprezentant Polski, 69 meczów w reprezentacji. Grał w takich klubach jak francuskie Oxe, Kaiserslautern, Kiel oraz Wisła Kraków, z którą zdobywał mistrzostwa Polski. Chciałbym państwu przedstawić Tomasz Kłos. Wielkie brawa! Proszę mi powiedzieć, sport wśród dzieci. Teraz trochę inne czasy nastały, jest komputer, jest PlayStation. Pani pewnie ma swoje dzieci. I czy pani to pochlebia, żeby grał na komputerze, czy lepiej taki sport? Moje dziecko nie gra na komputerze, czynnie bierze udział w różnych reakcjach sportowych. Należy tutaj do klubu Denis Cup, także miał już 1,5 roku, jak chodziliśmy na zajęcia sportowe. I nie jest sportowany. Pani cieszy się ze swojego dziecka, bo pani sama wie, jak wygląda sytuacja wśród innych dzieci. Te komputery zwyciężają. Nie, u mojego dziecka nie ma komputera, nie ma bajek, jest sport, zabawa i to jest najważniejsze. Zdrowo się rozwija, jest bardzo aktywny, dlatego tak ciągle zerkam, bo on lubi uciekać, więc no tak muszę patrzeć, gdzie on jest.